Oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego baranka to Kościół. Oblubienica może zapomnieć, że jest piękna. Oblubienica może nie widzieć tego, że jest piękna. Może nie zdawać sobie sprawy z wszystkich klejnotów, które w sobie ma. I może żyć smutna, może żyć pogrążona w mroku i cieniu śmierci. Ale kiedy oblubienica sięga do swojej pamięci, wtedy staje się szczęśliwsza, bo widzi, że Pan się troszczy. Że Pan zechciał dać historię pełną miłosierdzia i obiecuje taką historię z pokolenia na pokolenie i że to miłosierdzie Boże będzie trwało, że Jego obecność będzie zawsze towarzyszyć, bo ta oblubienica porodziła Emmanuela, który jest Bogiem z nami. Bogu dziękuję za pamięć o Jego śladach obecności w moim życiu. Dziękuję za to, co było i w Rokitnie z tym rowerem, i dziękuję za Radonie, i te psy, i Olcze, i cudowny medalik, i za Lewiczyn, i umocnienie wzroku nade mną. Dziękuję za Niepokalanów, i adorację, i spowiedź, i Sanach. Dziękuję za Kościół seminaryjny i to, że Pan Jezus troszczy się o moich rodziców przez obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci. Dziękuję za księdza Piotra Pawlukiewicza i Jasną Górę Częstochowę i obrazek Jezu, ufam Tobie. Dziękuję za Sanok i to, że Matka Boża pocieszenia pokazuje mi, że mam wpatrywać się po prostu w Jezusa, a zdrowie duchowe przyjdzie. Dziękuję za Księgę Przysłów, która prowadzi na każdej drodze i rozjaśnia zamysły Boże, by pomagać człowiekowi, który jest uzależniony. Dziękuję za Ewangelię Łukasza i jakąś dziwną ślepotę, za świadectwo. Dziękuję za Ewangelię Jana i te słowa umacniające o przetrwaniu trudnych chwil, za oczyszczenie motywacji przez oskarżenie drugiego człowieka. Dziękuję za książeczkę o naśladowaniu Chrystusa, która objawiła mi te słowa. Dziękuję za zgubione pieniądze i list Jakuba, który rozjaśnił po co. Dziękuję za proroka Izajasza i te wody i ogień, które przechodzę i przechodziłem i będę przechodził, i za uciszenie burzy. Kiedy ktoś chce pracować nad sobą, to zły duch również będzie działał, będzie utrudniał. Dziękuję za mojego księdza proboszcza, który przypominał mi, że oto Chrystus stoi u drzwi i kołacze. Pamięć, akt pamięci jest bardzo istotny w budowaniu i umacnianiu naszej wiary. To Izraelici wielokrotnie na pamięć przywoływali wydarzenia minione, widząc w nich działanie Boga. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Ta pamięć niech będzie przeniknięta nadzieją na przyszłość, że oto Pan nigdy nie odwołał swoich słów. Ta nadzieja niech rodzi miłość, by oblubienica potrafiła kochać. A kiedy się kocha, można zawołać z czystym sumieniem: przyjdź, Panie Jezu, Maranata, przyjdź, bo czekamy, przyjdź, bo kochamy. Amen.